Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim. Taka niespodzianka. Dzisiaj ja, a Panaski. Ale spokojnie, spokojnie, tylko na chwilę. Dobry wieczór, witamy wszystkich. Dobra, widzimy już, że wszyscy dołączyliście. Słuchajcie, witamy Was bardzo serdecznie na webinarze, pierwszym z trzech, który będzie poświęcony robotom. Mieliśmy już dwa webinary poświęcone robotom. Jeden był o daszach i dotach. Drugi był takim trochę przeglądem robotów, które mamy na rynku. I właśnie ten drugi prowadził nasz dzisiejszy prelegent, Sylwester Zasoński. Witamy Cię, Sylwester. Halo, halo, Sylwester. Czy słyszysz tak, nas? Tak, już, bo jest pogłos, a ja troszeczkę ściszyłem sobie, żeby... Okej. Dobra. Tak więc, jak już powiedziałam, dzisiejszy webinar poświęcony robotom. Dzisiaj małe, wdzięczne kuleczki o nazwie Ozobot. Nie będę zabierała tutaj długo głosu, tylko za chwilę przekażę go Sylwestrowi, jak wróci na swoje czerwone krzesło. O, już jest. Dobra, super. Okej, słuchajcie, jak będziecie mieli jakieś pytania, tak, zaraz ja się wyłączę, będzie okej. Tak, jak będziecie jakieś pytania mieli, to piszcie, ja tutaj troszeczkę pomoderuję ten czat, żebyśmy mogli się wszystkiego doczytać i na wszystkie pytania po kolei odpowiedzieć. No to co, Sylwester, jesteś gotowy? Zaczynamy? Tak. Okej, okay, no to powodzenia, ja się wyłączam, znikam, do zobaczenia pod koniec. No dobra, słuchajcie, to tak, dzięki za komplement koszulki, mam nadzieję, że się podoba, tak jakoś się wyjątkowo zdarzyło, że założyłem. Choć dzisiaj dzień jest troszeczkę inny, bo jak zapewne wiecie, dzisiaj dzień liczby pi, no ale ja nie jestem matematykiem, więc o pi raczej nie będę za dużo mówił. Natomiast słuchajcie, z troszeczkę innej beczki będzie dzisiaj, ponieważ pierwszy z trzech webinarów poświęcony robotom i dzisiejszy webinar postanowiłem zacząć od takich chyba, nazwijmy to, najmniejszych robotów, jakie do tej pory miałem okazję testować, jakie mam okazję używać. Roboty te nazywają się Ozobotem. A dokładnie, jakbyśmy chcieli to sprecyzować, to opowiem Wam dzisiaj o Ozobocie Bit. Ponieważ ozobotów tak naprawdę jest trzy rodzaje, ale o tym później. Ozobot Bit, taki mały stworeczek, którego widzicie zarówno w prezentacji na zdjęciu, jak i u mnie na kamerze, chyba najbardziej standardowa wersja biała, która czy się powodzeniem, nie wiem czemu, czarna, nie jest aż tak mile odbierana. I tych ozobotów kilka u mnie dzisiaj zobaczycie, bo mam oprócz takich standardowych ozobotów, ozoboty budowlane do zadań specjalnych, które potrafią wykonywać różne czynności i postaram się nam dzisiaj tak troszeczkę przybliżyć te małe roboty, jak to z nimi się pracuje i przede wszystkim jak ja używam ich i jak używają ich osoby, z którymi mam zaszczyt mieć kontakt i wymieniać się inspiracjami. Słuchajcie, ja nazywam Ozobota małym pomocnikiem nauczyciela. Dlaczego? Ponieważ mimo tego, że on jest naprawdę malutki, to w sumie potrafi wykonywać dość duże rzeczy i naprawdę, przynajmniej w moim przypadku, okazuje się nieocenionym pomocnikiem, który bardzo, bardzo angażuje dzieciaki w lekcje. Dlatego śmiem twierdzić, że jest to robot idealny do szkolnych zadań dydaktycznych, związanych z informatyką i robotyką, tak jak na slajdzie, ale tak naprawdę, jak zobaczycie, nie tylko. Słuchajcie, dlaczego Ozobot jest takim wyjątkowym robotem? Może dlatego, że podstawowym narzędziem programistycznym Ozobota i bardzo często używanych przez wszystkich są, słuchajcie, mazaki. Takie zwykłe, te akurat zakupione w smyku, pisaki stożkowe Jumbo. Ale tak naprawdę nie tylko takie pisaki, a to z naklejką było akurat. Się nadają, jest ich troszeczkę więcej.
Dlaczego mówię pisaki? Dlatego, że ozoboty możemy programować tak naprawdę na dwa sposoby i pierwszym z tych sposobów jest tworzenie kolorowego kodu. Na czym polega w ogóle sam zamysł tworzenia kolorowego kodu? Chodzi o to, że ozobot jest tak dość specjalnie skonstruowany, że posiada u spodu takie pięć czujników. Te pięć czujników są to czujniki kolorów, które jeżdżąc po kartce potrafią szczytywać te kolory. Ja spróbuję wam to pokazać. Nasz ozobocik jadąc po linii, w tej chwili narysowany na czerwono, świeci również na czerwonawy kolor i sobie jeździ. O, teraz przeszedł na linię niebieską, więc kolor zmienił mu się na niebieski. Puścimy go jeszcze troszeczkę na niebieskim. Nie słucha się. Chce jechać w drugą stronę. I kawałek czerwonego, więc nasz ozobot, jak większość robotów tego typu, jest robotem tak zwanym ATV, czyli podążającym za linią, a podąża za linią właśnie dzięki tym czujnikom wbudowanym na spodzie swojej budowy. Te czujniki, rozpoznając różne kolory, potrafią szczytywać ich sekwencje. Sekwencje kolorów, czyli na przykład czerwony, czarny, czerwony, niebieski, czerwony, zielony. I dzięki zaprogramowanemu ozobotowi, który ma domyślnie program rozpoznający sekwencje kolorów, możemy my tworzyć różne ciągi kolorów, dzięki którym będziemy mogli przekazywać mu polecenia, informacje. Skąd będziemy wiedzieć, co i jak tworzyć? Ano, amerykańscy wynalazcy, którzy stoją za ozobotem, postanowili stworzyć taką podpowiedź. Ja tutaj mam wydrukowaną taką specjalną tablicę. To jest tablica kodów kolorowych. Jeżeli przyjrzymy się bliżej, to zobaczycie różne polecenia. Jedź bardzo wolno, jedź szybko, jedź wolno, czy chociażby jak weźmiemy do góry, to jest zawróć, szukaj linii po lewej, po prawej. Dzięki takim sekwencjom kolorów możemy wprowadzać mu polecenia. Jeżeli zaprogramujemy na przykład niebieski, czarny, niebieski, ozobot po szczytaniu tego koloru na linii pojedzie dość szybko. Jeżeli wprowadzimy na linii inny kod, zaraz zaprezentuję, jak to będzie wyglądało, ozobot będzie ją szczytywał i będzie wykonywał to polecenie. Jacek, te plansze są dostępne do ściągnięcia, linki będą na koniec, troszeczkę później. No to zobaczmy, jak ten webinar się, jak ten ozobot się zachowa. Tu mamy taką historię, ja teraz najadę, mam nadzieję, że widać. Jest pszczółka, która z kwiatuszka będzie, z ula, będzie chciała dostać się do kwiatka, pobrać nektar i zawrócić z powrotem. Jedzie sobie ten nasz ozobocik, szczytał kod, zwalnia, dojeżdża do kwiatuszka, zabrał nektar, odwraca się, szczytał kod i szybciutko wraca do ula. I sytuacja się powtarza, bo mamy tu akurat stworzoną taką pętlę. Jak zobaczycie, ozobot mijając dany kod, szczytuje go i wykonuje to, co ma podane na kodzie. Dobra. Wracając do mnie, mam nadzieję, że ta szybka demonstracja rozjaśniła szybciutko zasady działania tego ozobota. Tak więc podążając po linii rozpoznajemy sekwencję kolorowych kodów i dzięki temu możemy bardzo prosto tworzyć różnego rodzaju programowanie za użyciem tak naprawdę chyba dwóch najstarszych narzędzi, jakie mamy do dyspozycji jako ludzie. Kartka papieru i markery. Przygotowałem filmik, mam nadzieję, że się uda go odtworzyć, który chciałbym pokazać wam, a odnośnie właśnie takiego ćwiczenia z użyciem kodów kolorowych, ponieważ nie tak dawno były święta Bożego Narodzenia i Mikołaj, to u mnie w klasie przeprowadziłem takie ćwiczenie, gdzie święty Mikołaj musiał roznosić prezenty. Zerknijcie. Wszystko naraz.
Zobaczcie, że tam przyspieszył, to znaczy, że czas go pogonił, zatrzymuje się na ciasno. W międzyczasie unika Grincha, który chce go złapać, a nasz Ozobot odgrywa świętego Mikołaja. I przy każdym domku również musiał się zatrzymać, żeby prezenty roznieść. Na końcu się ucieszył. No i tak oto święty Mikołaj nasz zakończył swoją misję. Dobra. Ozobot nie tylko w szkole podstawowej może być dobrym narzędziem, choć ja używam w szkole podstawowej i tutaj przykłady zarówno klas młodszych, bo po lewej stronie mamy zdjęcie klas drugich akurat, które bawiły się w rysowanie, jak i klas starszych. Po prawej stronie zobaczycie klasę piątą. Zobaczcie, że nawet chłopakom ławka nie jest potrzebna. Wystarczy kartka, markery, kawałek podłogi. Dzieciaki sobie leżą, rysują. I to jest naprawdę świetna zabawa, bo one nawet jeszcze nie wiedzą, jak dużo umiejętności w międzyczasie ćwiczą. Pisaki, bo tu Basia pyta, tak naprawdę pisaki mogą być zwykłe, natomiast trzeba testować, ponieważ pisaki powinny mieć jak najbardziej tutaj zgodne z kolorem RGB. I słuchajcie, i to jest ważne, żeby ta kolorystyka odpowiadała. Ja używam ich, większość osób korzystających używa pisaków z Kidei. Ale pisaki są ważne tylko i wyłącznie przy pisaniu kodu. Natomiast samo robienie ścieżek może być każdym mazakiem dowolnym. Tak naprawdę już nie zależy jaka kolor, tylko chodzi o kolory czerwony, niebieski, taki jasno-niebieski i zielony, które powinny być jak najbardziej zbliżone do kolorów RGB. Ale to najlepiej testować samemu. Nawet kredki Bambino działają. Słuchajcie, mimo że mówimy o robotach, to chyba taką fajną rzeczą w Ozobotach jest to, że one różnią się od innych robotów, bo nie chodzi tylko o programowanie. To tak mówię, tak jak wspominałem wcześniej, to jest świetny pomocnik nauczyciela, który pomoże uatrakcyjnić lekcje, pomoże skupić uwagę dzieciaków na tym, co się dzieje i przede wszystkim, słuchajcie, nie musimy mieć zaawansowanej wiedzy i zaawansowanych technologii przy sobie, wystarczą te małe robociki, kartka papieru, pisaki, czasami większa kartka, jak zobaczycie na zdjęciu, na prezentacji, to jest przedszkole mojego syna, w którym przeprowadziłem jedną z kilku lekcji z robotami, figury geometryczne, to był akurat pomysł pań, które przeniosły figury geometryczne na wielką kartę, opowiadały dzieciakom, dzieciaki skupiły swoją uwagę i była to o wiele atrakcyjniejsza forma przekazania wiedzy niż na przykład narysowanie figur geometrycznych na tablicy, bo te dzieciaki się skupiały. Poniżej przykłady dwóch ćwiczeń takich, które ja wymyśliłem. Po prawej stronie połącz kropki, dzieciaki dostają taką kartę z kolorowymi kropkami, odpowiednim kolorem sobie kropeczki łączą, nazywają figury geometryczne, później mogą puścić Ozobota, sprawdzają jakieś, czy działa, nazywają daną figurę, a po lewej stronie przykład wykorzystania takiego schematu widełkowego, ponieważ Ozobot posiada trzy kody, skręć w lewo, jedź prosto i skręć w prawo i dzięki temu możemy wstawiać kolorowy kod i programować odpowiedź, czy robić atrakcyjne zadania multiple choice, czyli ABC, wielokrotnych odpowiedzi. Tu w to miejsce dzieciaki muszą same zdecydować, jaki kod kolorowy ułożą. Czy będzie to właśnie skręć w lewo, jedź prosto, czy skręć w prawo. I muszą wybrać odpowiedź. To akurat przykład z angielskiego, ponieważ na co dzień uczę języka angielskiego, gdzie musimy wskazać położenie pudełka i mamy the box is, no i właśnie, gdzie się znajduje, trzeba by było wybrać kod i właściwie kod zaznaczyć. Później i sprawdzamy naszą odpowiedź Ozobotem. Tym bardziej angażuje i tym bardziej ciekawe jest to dla takich uczniów. Szczególnie fajnym pomysłem było to, co zrobiliśmy w projekcie eTwinning,
którym biorę udział, i nasze dzieciaki porobiły właśnie tego typu zadania dla przedszkolaków i mogliśmy przesłać przedszkolakom. Nieoceniona Ania drukowała i razem z dzieciakami rozwiązywali zadania przygotowane przez ich starszych kolegów właśnie w tej formie, podobnej do tego takiego harpuna czy widełek, jak ja to mówię. Więc słuchajcie, nie tylko programowanie, ale przede wszystkim chociażby storytelling, który praktykowałem w klasach szóstych i bawili się uczniowie naprawdę świetnie. Dlaczego? Ponieważ za pomocą ozobotów możemy robić teatrzyk, czyli nasze ozoboty możemy przebierać. Tutaj widzicie ozobot z łóżkami, widzicie mojego ozobota, który jest przebrany, jeden czy drugi ozobocik jest przebrany. Te ozoboty możemy przebierać, mogą odgrywać różne historie i możemy rysować im plansze i tła, jak widać na naszym zdjęciu. Tu akurat odgrywaliśmy po angielsku czerwonego kapturka, zabawy było co niemiara, dodatkowo jeszcze sobie to dzieciaki nagrywały, więc ćwiczyliśmy kilka umiejętności, bo zarówno i plastyczne umiejętności, jak i umiejętności językowe, no i przede wszystkim programowanie, bo tam też kody się różnego rodzaju pojawiały. Tak więc słuchajcie, jedna chyba z ciekawszych lekcji to storytelling, nie tylko na angielskim, ale czy chociażby omawianie, przedstawianie jakichś powieści, czy innych rodzaj prac na języku polskim, czy chociażby zobaczcie wydarzenia na historii. Przez to, że sam ozobot domyślnie jeździ po liniach, możemy taki timeline zrobić, czyli tą oś czasu, na której możemy te roboty umiejscowić. Tak będą się zatrzymywały przy odpowiednich datach, może coś się zmieniać. Zawsze możemy dodatkowo je zaprogramować z komputera, o czym troszeczkę później. Tak więc to akurat klasyk czerwony kapturek. Moje takie hasło, które jakby przy ozobocie stało się moim hasłem naczelnym, to jest: weź lekcję, którą znasz i wpleć w nią ozobot. Bo do tej pory nie ukrywam, że większość robotów, a tu miałem do czynienia z kilkoma, starałem się używać przede wszystkim na zajęciach robotyki. Wyjątkiem chyba był Daś i Dot, który również potrafią świetnie uzupełniać lekcje, tak jak ozobot. Natomiast z ozobotem jest tak, że można bez tworzenia specjalnie nowych materiałów, można już dostosowywać to, co mamy, do wykorzystania z ozobotem. Tak jak wspominałem wcześniej, spróbować uatrakcyjnić tym ozobotem naszą lekcję. Bogusia pyta się, ile osób do jednego ozobota. To jest tak naprawdę zależy, co chcemy osiągnąć. Spokojnie mogą wystarczyć 2-3 ozoboty nawet na klasę, jeżeli tworzymy historię, bo dzieci będą rysować, a później po kolei będziemy odtwarzać tak naprawdę jakieś historie, tak? Idealnie by było jeden ozobot na parę, ale wiemy, że w szkole to różnie bywa, naprawdę mając 2 ozoboty, 3 ozoboty już można robić świetne rzeczy. I słuchajcie, żeby nie było tak, że ja sobie wymyśliłem tylko to, weź lekcję, którą znasz, wpleć w nią ozobota, i że to ja wymyśliłem sobie, że ozobot to może nie tyle programowanie, co samo używanie ozobotów na lekcjach innych, jako takie uatrakcyjnienie. Chciałem pokazać wam kilka wyjątkowych osób, które miałem okazję poznać przez internet, nie tylko, które podzieliły się ze mną swoją wiedzą i inspiracjami, i tu jakby ukłon w ich stronę, ponieważ chciałbym pokazać wam kilka fajnych dziewczyn, co robią z ozobotami. I zaczynamy od Basi, która stworzyła świetną rzecz, to jest projekt Basi po lewej stronie, losowanie za pomocą ozobota. Zobaczcie, zamiast na chociażby kost gry, czy jakieś nawet maszynki losujące, kiedyś robiliśmy w Scratchu, w App Inventorze, możemy zrobić taką maszynkę losującą z ozobota, gdzie ozobot będzie losował nam daną cyferkę. Może nam to posłużyć do wielu projektów. Po prawej stronie znowu jest pomysł na losowanie
za pomocą Ozobota przez twórców Ozobota. Spójrzcie, tu już jest od razu na dwa Ozoboty, z lewej i z prawej. Puszczamy Ozoboty równolegle i one losują cyfrę od 1 do 6. Świetnie się to nadaje do chociażby nauki tabliczki mnożenia, dodawania, prawda? Możemy później sobie robić równania z tego. Tak naprawdę możemy te kostki zastąpić czym tylko chcemy i możemy losować jakieś kategorie, możemy zamienić to, że tak powiem, zrobić to jako zamianę Story Cubes i pomysłów jest dość sporo z takiego wyjściowego projektu. Ania natomiast napisała mi kiedyś coś, co mnie ujęło. Ozobotka to niezła nauczycielka zasad i pokory. I coś w tym jest. Wiecie dlaczego? Bo po lewej stronie, jak zobaczycie na obrazek, szlaczek, który jest kolorowany przez dziecko. Ja również próbowałem tych szlaczków z przedszkolakami, ćwicząc ich rączkę. I tutaj rzeczywiście ćwiczymy grafomotorykę, ćwiczymy tą rękę tego malucha. Nauka pisania, świetnie. To jest kierunek pisania litery. To są kolejne pomysły, jak możemy to zrobić. Jest to, tak jak Ania mówi, doskonałe ćwiczenie na percepcję dla dyslektyka. Bo mamy do czynienia z przerysowywaniem kodów, czytaniem ich funkcji, kolory mają swoją kolejność. To też wymaga od nas uwagi, spostrzeżenia, tak? I przede wszystkim Ozobot świetnie wydłuża czas koncentracji uwagi, bo to jest to, co moim zdaniem pomaga skoncentrować właśnie uwagę na tym, co akurat się dzieje. Przechodzimy do kolejnych zdjęć. To są także zdjęcia od Ani, które pozwoliła mi użyć na dzisiejszym webinarze. Zobaczcie, że mamy tutaj zasady zarówno ortografii, więc Ozobot może podróżować. Mamy Story Cubes, za pomocą których również ustawiając różne kody i używając Story Cubesów możemy tworzyć własne lekcje. Tak naprawdę to nasza wyobraźnia przede wszystkim chyba nas tutaj ogranicza, bo możliwości korzystania zarówno z innych pomocy dydaktycznych, jak i z Ozobota są wielkie i także pokażę Wam później, jak ja chociażby swoje lekcje przygotowywałem, korzystałem z różnych multimediów i włączałem Ozobota do edukacji, między innymi również wczesnoszkolnej. Tabliczka mnożenia, to o tym już było. Zobaczcie inny pomysł Ani, kiedy Ozobot przejeżdża koło danego działania i trzeba tutaj wykonać, czy chociażby nauka obliczeń zegarowych również pojawia się po prawej stronie. Cały czas to są prace Ani. Tutaj akurat napis mi ucięło, ale ja pamiętam, jak Ani pisała, mama prawniczka też chciała zakodować swoją trasę i zabawi się właśnie w wycieczkę taką poza Ozobotem. Tak więc zobaczcie puste pola, wycieczka Ozobota po zoo, to może być wycieczka Ozobota również po naszym mieście, po naszej szkole, którą możemy zrobić. Jak jestem już przy tym slajdzie, to chciałem Wam pokazać taki króciutki filmik wycieczka Ozobota po mieście. Co prawda nie jest to mój filmik, ale znaleziony w internecie. Ja dopiero swój filmik będę kręcił i moją wycieczkę po moim mieście będziemy realizować za miesiąc na stulecie mojej szkoły. I wtedy jak będę miał materiał, na pewno się nim podzielę. Ale zerknijcie. Projekt zrealizowany dość ciekawy, wycieczka Ozobota po Barcelonie. Zabrakło oczywiście stadionu. Jeżeli chodzi o ścieżki, tak, dla Ozobotów, ja odpowiadam w międzyczasie na pytanie. Można i tak, i tak. Wszystko zależy od Was, jak wolicie robić. Zobaczcie, tu są były ścieżki robione ręcznie. Wcześniej pokazałem projekty, gdzie były również komputerowo ścieżki robione. Jeżeli robimy to ręcznie, to pamiętajcie, to jest też praca dla dzieciaków, gdzie uczą się i starają się samodzielnie coś pisać i rysować. A filmik przewinę, żebyście jeszcze zobaczyli, jak się uda.
wjeżdża do zamku, tak więc tego rodzaju opowieść można stworzyć za pomocą Ozobota również o swoim mieście i za chwilę pokażę Wam przykład z naszego lokalnego tutaj rynku tej wspaniałej nauczycielki. No dobra, słuchajcie, Ozobot towarzyszy w realizacji różnych treści, a nie jest tematem sam w sobie. To, o czym Wam mówiłem, również pisała kiedyś Basia, tak jak wymienialiśmy się inspiracjami. I to, co mówię, roboty do tej pory kojarzyły się czysto z robotyką. Ale Ozobot może przełamać tą stereotyp, ponieważ w przypadku akurat tego robota i dość nietypowego rozwiązania, z którym się nie spotkałem nigdzie indziej, czyli szczytywania kolorów, najpierw grafomotoryka, potem ćwiczenia w mówieniu i tak jak Basia napisała, Ozobocik nie jest zabawką, tylko pomocnikiem nauczyciela. Szerokość linii Jola to pół centymetra, taka optymalna szerokość linii i tak samo jak się jedna krateczka kodu kolorowego to jest 5-6 mm. Lecimy dalej i tutaj moje koleżanki z mistrzów kodowania, od których także zapożyczyłem sobie zdjęcia, tak żeby pokazać, ponieważ słuchajcie, to co pokazały dziewczyny, to też jest ważne, Ozobot i ogólnie korzystanie z tych robotów to przede wszystkim współpraca. Dzieciaki tworzyły razem. Viola tutaj Dzień Bezpiecznego Internetu, pamiętam, pochodzi to zdjęcie akurat z tej akcji. Tworzyły dzieciaki niby każdy z osobna na początku na swojej kartce, tak jak u Agnieszki, ale później łącząc te kartki powstawało coś większego, takie lepsze dzieło i tu też przy Ozobocie możemy śmiało mówić o współpracy i tworzeniu prac w grupach, również przy malowaniu. Zresztą jak zauważyliście, przy storytellingu to też była współpraca, bo dzieciaki pracowały grupami i tworzyły, każdy był odpowiedzialny za jakąś kartkę, później było łączenie razem, wymyślanie historyjki, poszukiwanie tekstu, czy tworzenie własnych tekstów. Tak więc współpraca, ważna rzecz, bardzo, bardzo, bardzo często używana przy pracy akurat z tego typu robotami. I pora na chyba ulubioną przedszkolankę Polski, mianowicie na Anię Świć i jej przedszkolaki. Ania po lewej stronie, jak zauważycie zdjęcie, to są właśnie prace, które przesłaliśmy Anię, Ania wydrukowała swoim blakom, czyli prace robione przez dzieci. Nie tylko możemy my używać Ozobotów, ale tak jak pisałem, możemy również tworzyć, dzięki temu, że to się programuje za pomocą kolorowych pisaków, możemy tworzyć pracę dla innych. Moje dzieciaki miały niesamowitą frajdę stworzenia prac i zagadek dla przedszkolaków. Sądzę, że ani przedszkolaki miały nie mniejszą frajdę, jak rozwiązywały te zagadki stworzone dla nich. Tak więc nauczyciele, tylko jakby nasza rola tutaj zawęziła się tylko do przesłania i wydrukowania tych prac, a całą robotę, brzydko mówiąc, zrobiły dzieci. Po prawej stronie możecie zobaczyć przedszkolaki Ani i Janie wprowadzającą przy użyciu elementów naszej mistrzowskiej maty, także zasady programowania z Ozobotem i programowanie kolorami, a także taka mini mata z symulacją oczek kostki do gry, którą Ani użyła także do pracy z Ozobotem, więc ja wprowadzam sekwencję kolorów, używając również kolorowych kartek, żeby były lepiej widoczne dla dzieci. Dzieci uczą się takich kolorów i później także już nawet bez korzystania z karty kolorów także mogą wprowadzać. To też jest znowu ćwiczenie pamięciowe, które przy okazji programowania, jakby na to nie patrzeć, też możemy ćwiczyć. A wiem, że jeżeli chodzi o programowanie tekstowe, przyszłościowe, to przydaje się dobra pamięć, bo te wszystkie komendy tekstowe trzeba niestety znać. Dalej przedszkolaki Ani i to, co mówiłem wcześniej, pokazałem Wam Barcelonę, a tu możecie zauważyć naszą mistrzowską matę i rynek w Lublinie skonstruowany z Anią. Ozobot oprowadzał dzieciaki po rynku, Ania im opowiadała o rynku. I co jest ciekawe, taki patent Ani, ponieważ przedszkolaczki, trzylatki mogą mieć jeszcze problem z szczegółowym rysowaniem kodów kreskowych, Ania tutaj zrobiła kody naklejane, czyli sama porysowała kody, podrukowała kody i zrobiła z nich naklejki, które dzieciaki przyklejały na matę.
fantastyczna rzecz. Ja nawet widziałem chłopca w Stanach Zjednoczonych, i ja wiem, tak około 13 lat, który wpadł na podobny pomysł do Ani. Chyba nawet Ania, przepraszam, on był pierwszy. I słuchajcie, on te naklejki produkuje i sprzedaje. Można u niego zakupić naklejki właśnie do Skodami, do Ozobota. Tak więc bardzo dobry patent. Niekoniecznie musimy rysować, możemy przygotować wcześniej na komputerze naklejki, wydrukować i przyklejać. I wklejać sobie te naklejki, a potem jeździ po nich Ozobot. Tak więc przy okazji możemy podziwiać piękne, że tak powiem, rękę plastyczną Ani do rysowania tutaj rynku, ratusza, bramy. Idzie wiosna, więc oprócz storytellingu jak najbardziej możemy także Ozobota łączyć z zajęciami plastycznymi, z zajęciami na przykład dotyczącymi wiosny. I zobaczcie tutaj piękny bałwanek, czapeczka, bałwanka, czyli trasa przyjazdu Ozobota. To także tu wykonanie Ani i nasz Ozobot, który podróżuje sobie i od zimy idzie ładnie, dąży ku wiośnie. I przy okazji wprowadzamy temat wiosny, także z użyciem robotów. Lekcje tematyczne, to co wam pokazałem, czy chociażby na przykładzie różnych prac dziewcząt, czy to co było na filmiku, mianowicie lekcja o świętach. Możemy również korzystać z gotowych zasobów, o których będę wspominał, gdzie je znaleźć. I mamy przypady chociażby tutaj lekcji na nadchodzącą Wielkanoc, czy lekcji właśnie związaną z wiosną. Mamy kwiatuszki, pszczółki, ale zobaczcie, tu są także literki, więc możemy także wplatać w to chociażby ortografię. Dużo o rysowaniu było, więc czas pokazać wam, co jeszcze, jeżeli chodzi o Ozobota, możecie z nim zrobić. Zanim w ogóle przejdziemy do programowania Ozoba, to przede wszystkim, słuchajcie, warto pobawić się dwiema aplikacjami. Aplikacją Ozobot, to taka pierwsza aplikacja, którą chciałem wam pokazać, w której znajdziecie między innymi Ozopa, czy OzoDraw. Są to dwie w aplikacji dwa tryby pracy z Ozobotem. Zobaczcie po lewej stronie na dole, zamiast używać kartki papieru, jeżeli mamy większy tablet, przynajmniej no, 10-calowy, to możemy rysować palcem po tablecie. I potem ten Ozobot będzie nam chodził. Możemy użyć kolorów kodów statecznych, tak jak widzicie tutaj na tablecie, i wtedy te kody stateczne wyglądają tak samo jak rysowane, albo możemy użyć kodów flash. Niestety na screenie nie oddamy kodów flash, dlatego że kod flash polega na tym, że bardzo szybko te kody migają i się zmieniają, dlatego zdjęcie by tego nie uchwyciło. A po prawej stronie mamy jedną z gier, gdzie musimy połączyć wejście z wyjściem dla Ozobota i układamy z puzli drogę dla Ozobota, którą możemy pójść. I teraz to jest ważne, bo jak zacząłem mówić o aplikacji, to musimy pamiętać o jednej rzeczy, ponieważ Ozobot plus i minus jest taki, że nie komunikuje się w ogóle z komputerem ani z tabletem w żadnym, że tak powiem, systemem, czyli nie ma ani Bluetooth, ani nie ma innych czujników jak podczerwień i tak dalej, tylko szczytuje kolory, tak? To bardzo ważną rzeczą jest, że za każdym razem, jak zmienia się środowisko szczytowania tego Ozobota, musimy go właściwie skalibrować. I to jest podstawa, dobra kalibracja. Jeżeli będziemy pracowali na kartce papieru, to najprostszym sposobem na kartce papieru jest narysowanie czarnej kropki, przyłożyć tego Ozobota do tej czarnej kropki. Ja to spróbuję pokazać. Przytrzymać ucho. Tu jest taki przycisk Ozobota przez 2 sekundy. On zacznie się świecić na biało, potem na zielono. I Ozobot gotowy do kalibracji. Jeżeli będziecie pracować z Ozobotem w aplikacji, to
musicie skalibrować go do pracy z ekranem, z aplikacją. Tam jest, w samej aplikacji jest element programowania i jak najbardziej możecie za pomocą niego skalibrować i musicie o tym pamiętać. Tak samo będzie z komputerem. Do pracy z komputerem też trzeba skalibrować i to pokażę także w komputerze. Tak więc zanim jeszcze programujemy, to przede wszystkim możemy się śmiało pobawić tą aplikacją. Istnieje jeszcze druga aplikacja dla Bita, mianowicie Ozogrów. Tańcz jak ci zagrają, tak napisałem, ponieważ Ozogrów polega na tym, że wgrywamy jakąś piosenkę do aplikacji, tą piosenkę rozpoznaje jej szybkość, bit i tak dalej program i przekłada na kod dla Ozobota, który wgrywany jest. Przykładając tutaj na te pola możemy jednocześnie zaprogramować 5 Ozobotów. Przekładamy ten kod za pomocą szybkiego przewijania się, pokażę to później na komputerze. Kod się wgrywa do robota i roboty nasze tańczą w rytm muzyki. Pamiętacie, jak nie pamiętam, znaczy powinniście pamiętać ci, którzy się spotkali w jakichś filmach country czy western, jak zawsze jest jakiś dziki zachód, czy nawet jak jest na południu Stanów Zjednoczonych, to są takie tańce typowo teksańskie, gdzie grupka ludzi tańczących wykonuje dokładnie to samo. I tak jest tutaj w przypadku Ozobotów, że jak je zaprogramujemy, to będą równo tańczyć. Jeżeli naprawdę użyjecie 4 Ozoboty, one tak synchronicznie tańczą, bardzo fajnie to wygląda. Aplikację można ściągnąć ze sklepu Androida. Nie wiem, czy jest on na iPada, ale pewnie tak. Nie mam iPada, więc nie sprawdzałem. Tu od razu odpowiadam na pytanie. Ozobloki Małgorzata będzie za chwilę. I teraz nie każdy od razu musi wchodzić i programować w Ozobloki, bo nie każdy miał do tej pory do czynienia z programowaniem. Ci, którzy oczywiście znają Scratcha, czyli znają bloki, bez problemu odnajdą się w Ozobloki, ale słuchajcie, dla tych, którzy jeszcze do tej pory nie mieli okazji programować, twórcy Ozobota wymyślili coś fajnego. Nazywa się to Shape Tracer i niebawem będzie Ozotown. Co to jest Shape Tracer? Najlepiej będzie, jak wam pokażę, tak więc poczekajcie chwilę, podzielę się swoim ekranem i będziemy mogli przejść do Shape Tracera. Ok, jesteśmy w Shape Tracerze. Jest Shape Tracer 1, Shape Tracer 2. Ja użyję jedynki, ponieważ zakładam, że nie umiem w ogóle programować. I teraz tak, to wyrzucimy. I mamy takie zadanie. Tu jest nasz cel. Niestety Shape Tracer jest po angielsku, ale ten angielski jest naprawdę w miarę prosty i zrozumiały. Spraw, aby Ozobot szedł po śladzie. Tu mamy preview, czyli będziemy mieli podgląd w okienku i żeby światełko Ozobota było takiego koloru, jaki jest ślad. Więc mamy tutaj krok movement, mamy do przodu, mamy karteczkę, możemy sobie mniej więcej policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć krateczek, więc jedź do przodu ile? 10 kroków. Prędkość nieważne i ustaw na i sprawdzamy. No właśnie, coś się zadziało, gdy kolor wybrałem chyba. A nie, jest dobrze. Jeszcze raz. I możemy to wgrać do Ozobota, wtedy pojawia się tutaj wgrywanie i do Ozobota. Nie będziemy tego robić. Możemy przejść dalej. Kolejne. Ozobot znowu musi podążać śladem, tak jak na okienku i
musimy dopasować kolor, więc znowu zobaczcie, musim przodu, ileś kratek, tak, później zobaczcie, mamy rotate, czyli skręć, skręć w tym przypadku prawo, później znowu iść do przodu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, powinniśmy kolor także ustawić, w ten sposób, ja nie będę przechodził całego, możemy przechodzić i uczyć się podstawowych klocków, jeżeli chodzi o programowanie osobloki, do którego za chwilę przejdziemy. Plus tego jest taki, że rzeczywiście są to fajne gry wprowadzające nam do osoblokli. Minus tego jest taki, że jest to po angielsku. Dlaczego minusem jest po wyjdziemy z podglądu. Dlaczego minusem jest to, że jest po angielsku? Dlatego, że znowu plusem Ozobota jest to, że został przetłumaczony, Ozoblokli dokładnie, jest to, że został przetłumaczony na język polski, więc troszeczkę nam może gubić się, ale z drugiej strony możemy się uczyć języka angielskiego, prawda, i komend i poleceń po angielsku. Jak poćwiczymy sobie w tym shape'ie, to czas chyba na prawdziwe programowanie, czyli Ozoblokli. No i właśnie, co to jest Ozoblokli? Ozoblokli.com, ale to, co dla nas ważne, Ozoblokli.pl, to wirtualny edytor, który oparty jest na znanym Blokli. To jest ten sam język, który używany jest w Dashu i Docie tak naprawdę. I w łatwy, przystępny i kolorowy sposób przede wszystkim wprowadza w świat programowania. Mamy puzzle i to, co jest ważne, te puzzle są różne i są po polsku. Ale to przede wszystkim, co mnie urzekło w Ozoblokli, to jest to, że jest to aplikacja, która potrafi rosnąć z dzieckiem. I teraz myślicie, jak to rosnąć z dzieckiem? Co ja mam na myśli? Ano, słuchajcie, jak za chwilę postaram się wam pokazać bliżej, Ozoblokli posiada w tej chwili cztery jakby etapy budowy. Od tylko infografik, bez żadnych tekstów, z którymi radzi sobie nawet mój pięciolatek, po już naprawdę zaawansowane rodzaje kodu, zmienne, pętle i tym podobne. Za chwilę bliżej się tym zajmiemy. Dodatkowo, coś co jest ważne, podgląd w JavaScriptie, którego możemy używać w przyszłości, do uczenia się kolejnego języka. Dlaczego jest to takie ważne? No bo pomyślcie, jakbyśmy mieli programować z dzieciakami w zerówce, czy pierwszej klasie, czy przedszkolu, kiedy one nie znają jeszcze literek, to troszeczkę niestety będzie im ciężko, ale nie w przypadku Ozoblokli. Przejdziemy z powrotem na podgląd na żywo i będę mógł wam pokazać, jak to wygląda. No, gdzieś mi aplikacja uciekła do dzielenia się. No dobra, to teraz widzicie już to, co ja, więc zobaczcie. Po lewej stronie, już zmniejszam, mamy cztery jakby levele, czy etapy naszego Ozoblokli. Pierwszy składa się z czterech kategorii. Ruch, efekty świetlne, czekaj i dźwięki. Przejdziemy na bita tylko i zobaczcie, ruch do przodu, wolno, szybko, ilość kroków. Dziecko jedynie, co jakby potrzebuje znać, to cyferki.
To jest porusz się o jeden krok do przodu. Możemy zmienić. Porusz się o 5 kroków do przodu. Zaświeć syreną, czy chociażby możemy zrobić tak. Światła znane nam oczywiście z przejścia dla pieszych. Mamy kręty, mamy rodzaje ruchów animacji, zygzak, zakręcie w kółko, taki ślimaczek. Okej. Jeszcze tak zrobimy. Ja napiszę teraz taki szybki, prosty kod i powiem Wam, będzie taka zagadka, czego to jest symulacja. Powiedzcie mi. Czekam na odpowiedzi na czacie. Co zaprogramowałem? Świetnie. Co zrobić przed przejściem dla pieszych? Bardzo dobrze, fantastycznie. No i zobaczcie, już możemy za pomocą programowania wpleść to w kolejne zajęcia, razem bezpieczeństwa. Coś, co jest realizowane na co dzień w młodszych klasach, prawda? I teraz tak, czy żeby stworzyć ten kod, potrzebuję umiejętności czytania? Nie. Da radę taki pięciolatek, który już co prawda gdzieś jakieś literki może poznawać, tak? Jak jest bardziej ambitny, czy chociażby cyferki, bo cyferki przeważnie dzieciaki tam do 5 do 10 znają. Jest w stanie programować w ozobloku. Dziecko nam rośnie, uczy się powoli literek, ale bywa jeszcze różnie. Spróbujemy ten kod napisać w przypadku, dajmy na to, 7-latka. Już poznaje literki. Wspomagają go infografiki. Zobaczcie, strzałka czyta, ruch naprzód, odległość 5 kroków. Bierzemy, obróć. W lewo. Obróć. W prawo. Może być lekko w lewo, lekko w prawo też w sumie. Obróć. W lewo. Efekty świetlne. Sygnalizator. Czekamy na zielony. I ruszamy się dalej. Iść do przodu. To jest ten sam kod, zobaczcie, napisany na kolejnym poziomie. Poziom pierwszy, poziom drugi. Pojawiają się nowości. Tu był ruch, efekty świetlne i czekaj. W przypadku czekaj sekundę, dwie. Tu mamy ruch, efekty świetne, czas. Możemy wybrać ile sekund. I pojawia się to, pojawiają się pętle. Powtarzaj zawsze, powtarzaj ileś razy. Czyli ta procedura może być powtórzona kilka razy. To jest drugi etap. Dziecko znowu rośnie. Więc co możemy zrobić? Możemy próbować ten kod pisać od nowa. Ruch. Tu akurat w ruchu się nic na razie nie zmienia. Pojawia się coś nowość. Nawigacja po linii. I to jest piękno ozobotów. Możemy rysować i programować w ozoblokli i tak jakby połączyć te dwa światy. Ja pamiętam, jak dziś, jak otworzyliśmy pierwszy katalog z Augmented Reality od Lego z synem i oglądaliśmy, jak to wszystko się poruszało. Połączyliśmy tablet z papierem i było wow. Tu można połączyć papier z robotem i z komputerem, z programowaniem i zyskujemy to samo wow. Prawda? Bo oprócz tego, że zaprogramujemy coś mazakami, to jeszcze możemy zaprogramować to w naszym ozobocie i on będzie wykonywał daną czynność. Mamy tak, te same efekty świetlne, tu się nic nie zmienia, dlatego ten kod najlepiej przepisać będzie na etapie czwartym. Czwarty poziom wygląda tak. Ruch naprzód zamieniony za ruch. Podajemy w wartościach milimetrów, tak? Więc na przykład przesuń o nie już 5 kroków, tylko na przykład o 50 mm, czyli 5 cm z prędkością 30 mm na sekundę.
Jeżeli chodzi o obracanie mierzymy już kątami. Obracamy o 90 stopni, tak? Przy danej prędkości. Już nie będę wypisywał wszystkiego od początku. Natomiast efekty świetlne możemy oczywiście ustawić kolor światła za pomocą wyboru koloru z menu. Ale tych kolorów jest niewiele tak naprawdę. Natomiast możemy ustawić go za pomocą danych wartości RGB. Czyli wystarczy poszukać na internecie i spokojnie każdy kolor tu możemy uzyskać. Pojawiają się nowe rzeczy. Oprócz czasu, tak, który jest w sekundach, możemy tutaj w milisekundach już czekać. Możemy kończyć program, wyłączać ozobota. Dochodzi nam logika, dochodzą nam warunki. Jeżeli to wykonaj, równania wszelkiego warunku i lub określanie, czy warunek będzie prawdą. Dochodzą nam pętle, które mamy, możemy powtarzać, czy chociażby matematyka. Tu mamy także elementy matematyki. Zmienne, to jest ważne, gdzie tworzymy już własne zmienne, więc ten kod może być bardziej rozbudowany, czy chociażby funkcje, w których coś schowamy. Agata pyta, jak zmienić polski na stronie. To nie jest tak, że zmieniamy język polski na stronie, tylko najprościej wejść przez ozoblogi.pl i wtedy już mamy domyślnie język polski ustawiony. Natomiast jeżeli chcemy rzeczywiście zmienić język polski, to mamy tutaj do wyboru opcję ustawienia i mamy language i Polish i English. Zobaczcie, że język polski jest jedynym językiem oprócz angielskiego, który jest dostępny. Taka logika nie jest w poziomie trzecim, tylko ja już sprytnie przeskoczyłem do poziomu czwartego. W poziomie trzecim no, logika się pojawia, ale to, co ja pokazywałem, to był poziom czwarty. Wygląda troszeczkę inaczej. W trzecim jest inaczej rozpisany, jest o wiele ładniejsze. Jeżeli kolor podłoża, to jest bardziej zrozumiała. Ale tak, jak najbardziej. Tak więc tu możemy tak zrobić. Jeżeli przeskoczymy niżej, tak, to zobaczycie, że nasz projekt możemy zapisać. Zapisuje się do pliku na dysku, więc taki plik możemy później wymieniać e-mailem, przesyłać, wgrywamy tu. Możemy cofać, usuwać. Co jest ważne, możemy stworzyć własne konto i się zalogować. I mieć później wszystko zawsze pod ręką. Możemy skorzystać z kilku dostępnych, tak, słowniczka tłumaczącego, czym zajmuje się dany bloczek, a także możemy skorzystać z gotowych przykładów oraz scenariuszy o różnej trudności, których możemy użyć. Co ważne, są też wyzwania, tak więc mamy kilka gier gotowych. I to chyba, co jest takim smaczkiem, jeżeli chodzi o Zoblokli, mianowicie nasz kod, czyli to, co ja tutaj napisałem, tak, niezależnie od tego, jak bardzo zaawansowane to zrobiłem, zaraz Wam pokażę. Wyrzucę i zostawię kod na pierwszym poziomie. Możemy podejrzeć w JavaScript. Czyli mamy move forward 5, you turn left, right, o, dwa razy right, nie zauważyłem, że się pomyliłem, i move forward, tak więc od razu podgląd dla tych, którzy będą chcieli się troszeczkę więcej dowiedzieć i mieć takie fajne wprowadzenie do już programowania tak naprawdę tekstowego, a nie tylko wizualnego. Jest jeden malutki minusik, jeżeli chodzi o Zoblokli. Ma on ograniczoną przestrzeń kodu. Tak więc mamy tu zaznaczone, to jest dobre, bo tłumaczenie jest, niestety ma też mankamenty, ponieważ mamy ile zostało użyte przestrzeni. A tu po angielsku pewnie było free, czyli ile zostało wolnej przestrzeni przetłumaczone na bezpłatne. No ta przestrzeń bezpłatna to zawsze wywołuje mój uśmiech, jeżeli o to chodzi. Przy okazji możemy zmienić sobie jeszcze, jak kogoś szary razi, możemy tło zmienić na inny kolor.
Czy Kasia się pyta, czy może drukować efekty pracy Blockly? W jakim sensie drukować? To, co tu napiszesz, żeby gdzieś jakoś wydrukować i przywieścić, to nie. Natomiast zawsze można print screena zrobić z tego i mówię, zapisujemy do na przykład OZO Blockly program i ściąga się to, pojawia się na dole, ściąga nam się na dysk ten nasz OZO Blockly. Tak to wygląda od strony technicznej i od strony komputerowej. Dwa sposoby z użycia OZO Bota i OZO Blockly. I słuchaj, wracamy do naszej prezentacji, ale to jeszcze nie koniec. Najpierw powiem, gdzie póki co szukać takich ciekawostek i gdzie szukać inspiracji, jeżeli chodzi o pracę z bitem, bo ten OZO Bot Bit jest dostępny u nas w Polsce, już dość sporo osób go posiada i z nim pracuje. I tak, przede wszystkim chciałbym zaprosić Was do klubu OZO Koderów. Działa na Facebooku taka grupa ludzi, którzy już posiadają OZO Boty i część, która planuje posiadać OZO Boty i tam wymieniamy się wszelkiego rodzaju inspiracjami. Tam też możecie zobaczyć różne ciekawe rzeczy, które robią inni z OZO Botami. Zachęcam do dołączenia do tego klubu, wyszukacie go na Facebooku, klub OZO Koderów. Scenariusze do OZO Bota możecie znaleźć na stronie EduSense. Tam jest kilka scenariuszy, zarówno dla klas młodszych, dla klas starszych, związanych z OZO Botami. To też jest polski dystrybutor OZO Bota. Resztę scenariuszy, jak ktoś jest anglojęzyczny, można znaleźć na portal.ozobot.com/lessons. Tam znajdziecie bardzo bogatą bazę lekcji, jednak język angielski to podstawa, bo niestety scenariusze są pisane w języku angielskim. Inspiracje znajdziecie na dwóch stronach na Facebooku. Kodowanie na dywanie, dobrze Wam znane, to jest Ania i kodowanie czas start na Facebooku. To jest ten ja, gdzie możecie znaleźć także, co robimy z robotami, ale nie tylko, wiele innych fajnych rzeczy. Pojawiły się także na internecie artykuły o robotach, do których także od razu chciałbym Was zachęcić. Wyszukajcie sobie artykuł przede wszystkim na Superbelfrach. Niestety poucinało mi tutaj pełne linki przy zgrywaniu prezentacji do PowerPointa, bo pracuję na Macu, więc troszeczkę innym programie. Ale na Superbelfrach, jak w pomysłodajnie wejdziecie, zobaczycie skrzaty z edukacyjną mocą artykuł oraz na EduNews znajdziecie dwa artykuły, jeden dotyczący programowania OZO Botów za pomocą pisaków i drugi na temat OZO Blockly, obydwa pisane przeze mnie. To są takie inspiracje. Jeżeli będziecie szukali adresów i miejsc, tak więc zapraszam Was, zapytajcie. Przede wszystkim chyba na klubie OZO Koderów. Tam się wymieniamy różnymi informacjami. I zanim przejdziemy do niespodzianki, bo postanowiłem taką niespodziankę pokazać Wam dzisiaj, to chciałbym pokazać Wam jeden, a może nawet dwa z moich scenariuszy i z moich inspiracji, które powstawały ostatnio, jeżeli chodzi o pracę z maluchami. Pamiętacie, że dawno, dawno temu, na początku webinaru, powiedziałem, że weź jakąś lekcję, którą masz i przerób ją, żeby działała z OZO Botem. I tak też zrobiłem. Przerobiłem lekcję, którą już kiedyś robiłem. I jeszcze raz postaram się podzielić swoim ekranem i pokażę ten scenariusz. I lekcję dotyczącą, to będą wydruki, dotyczącą piosenki Old MacDonald Had a Farm. Była taka piosenka sobie, stary MacDonald miał farmę i tutaj łączę naukę zwierzątek na farmie z piosenką starego MacDonalda, którą używam z materiałów British Council, razem z OZO Botem. Dzieciaki oprócz tego, że najpierw poznają Slashka sami zwierzątka,
Później, słuchając piosenki, te zwierzątka występują w pewnej kolejności, tak jak kody w ozobocie. I zadaniem zwierzaczków jest, słuchajcie, bez żadnego kodowania, po prostu pociągnąć od farmy po kolei przez zwierzątka, liniami przez kropeczki, we właściwej kolejności przez zwierzątka, i ten ozobot sobie później, czy obok zwierzątek, jeździ, i w trakcie piosenki, jak jest śpiewane o zwierzątku, możemy dla bardziej zaawansowanych dzieci poprosić, żeby zrobiły pod pauzy, zatrzymujesz się przy danym zwierzątku. Dodatkowo przy tej lekcji uczymy się, jak zwierzątka wydają dźwięki po angielsku, więc mamy woof, woof, wink, quack i moo, które również musimy łączyć ze zwierzątkami, i także dzieci łączą liniami. I to jest teraz ważne, bo jeżeli chcemy połączyć to bez kodu, to dziecko musi, tak, od kaczuszki do quack, tak, wybieg jakiś robić gdzieś, albo poprowadzić to naokoło, no albo może prowadzić tak, ale jak zrobi tak, płak, tak, a później zrobi krówkę mu, to te linie się będą przecinać, więc ten ozobot może skręcić, i to jest ważne, i to także w scenariuszu jest, który jest będzie także na grupie Klub Ozotaderów udostępniony dzisiaj, jest do ściągnięcia, będzie trzeba zastosować kodu jedź prosto, żeby minął skrzyżowanie przed samym skrzyżowaniem. To jest wersja gry lekcji z językiem angielskim i z piosenką, ale ponieważ czasami mam także pomysły na tworzenie innych zajęć niż tylko język angielski, stworzyłem taki scenariusz z ozobotem dotyczący cyklu rozwoju żaby. Spróbuję wam pokazać najpierw, bo ponieważ karta pracy składa się z dwóch części, więc mamy tutaj taki wierszyk, i z tym wierszykiem także jest podpięta cała lekcja, jest wprowadzenie do żaby. Co to są żaby? To jest lekcja przewidziana dla drugiej klasy. Są materiały podane w scenariuszu, więc chętnie będą mogli sobie podejrzeć scenariusze, które będą udostępnione i są także do ściągnięcia. Była sobie żabeczka, postanowiła złożyć jajeczka. Z jajeczka wykluła się śliczna kijaneczka. Tutaj mamy miejsca na kody, które dzieciaki dopasowują. My im troszeczkę pomagamy. Tak, a że pływać lubiła, więc często w wodzie tańczyła. Mamy kod tańca, zygzakiem może nasz ozobot pojechać. I lecimy dalej. Łapki przednie jej urosły na radosny widok wiosny. Tak się ucieszyła, że aż z radości piruet zatańczyła, więc kręcimy ozobotem w kółeczko. Mamy kolejne kody. A gdy ogon zgubiła, z wody na ląd wyjść postanowiła, tu nasz ozobot ma tu kod, a tu musimy zrobić przeskok. I gdy nasza kijanka urosła, powstała żabka dorosła. Tak więc radosna twórczość moja, zaakceptowana przez mojego 5-letniego syna. Taką lekcję będzie można także sobie ściągnąć. Zapraszam do klubu Ozokodera. To taka ciekawostka, jeżeli chodzi o scenariusze. A teraz chyba czas na pokazanie wam innego zobota, ponieważ już się przełączamy tu z powrotem, ponieważ tak jak mówiłem na samym początku, ozoboty to są już od jakiegoś czasu na rynku, może nie polskim, bo chyba w Polsce są od roku, natomiast w Stanach Zjednoczonych one już są na tyle długo, że doczekały się trzeciej edycji. Pierwsza edycja to był ozobot 1.0, którego chyba oficjalnie w Polsce nigdy nie było, i ten ozobot 1.0 na pewno nie był dystrybuowany u nas. U nas jest ozobot BIT, czyli taka jakby wersja 2.0 ozobota. Ja mam tą przyjemność posiadać ozobot 3.0, tak go nazwijmy, do którego gdzieś podziałem skórki, ale to szczegół, więc pokażę wam bez skórki. Ozobot 3.0 wygląda następująco. To jest goły ozobot bez żadnej skórki. Bo nie wiem, gdzie one są. Gdzieś chwilowo zagubione. I wygląda to tak, zobaczcie. W porównaniu do ozobota, ja zaraz to zrobię tak. Jakby, może słyszycie, on się denerwuje. A.
Już, wam pokażę. Ten ozobot jest odrobinę większy. Tak więc mamy bita, tu, bita tutaj, a to nazywa się Evo. Strasznie świecą, więc chwilowo wyłączę. Jest większy, jest mocniejszy, ponieważ bit ma mniejsze kółeczka, bardziej czułe. Tutaj postanowili chyba temu zaradzić i te kółeczka zrobili o wiele mocniejsze, one są o wiele większe, sam ozobot jest większy, ale przez to, że w odróżnieniu od bita posiada kilka dodatkowych funkcji, o których wam opowiem. Mianowicie, oprócz oczywiście szczytywania linii, posiada moduł Bluetooth, co oznacza, że możemy się z nim połączyć za pomocą specjalnej aplikacji Ozobot Evo. Dzięki czemu możemy nim sterować, zupełnie tak jak Dashem, bez konieczności rysowania, oprogramowania, czegokolwiek, połączony przez Bluetooth z aplikacją. Zaraz spróbujemy to pokazać. Możemy sterować nim i będzie nam jeździł po prostu po kartce papieru. Dodatkowo to, czym chwalą się Amerykanie, że ma być to robot, który będzie robotem prospołecznym, możemy komunikować się za pomocą tej aplikacji z innymi użytkownikami, tak więc wysyłać do nich wiadomości różne i takie odzisk specjalne, jakby to nazwał, specjalne takie emocje nasze pokazywać. Ja już się podłączam do aplikacji naszego Evo i tak jak, o, już nam wykazuje, że jest podłączony. Ja zaraz pokażę teraz, tak. Jest nasz Ozobot, ja mam aplikację, którą mogę sterować. I on będzie jeździł. Ważną rzeczą jest to, że dodano mu 5 diod z przodu, przez co potrafi wyrażać emocje, świecąc tymi diodami. Potrafi imitować chociażby oczy, ale co jest ważniejsze, to to, że nasz Evo potrafi wydawać dźwięki. Szczególnie potrafi się denerwować. Teraz akurat nie będzie nam wydawał dźwięków, nie wiem czemu, ale to zaraz zrobimy. W każdym przykładzie nasz Ozobot jest bardziej interaktywny, Evo, od bita, ponieważ oprócz tego, że świeci, to również wydaje dźwięki i nawet coś tam gada po angielsku. Możemy to zauważyć, programując go z bloki, że jakieś cyfry, liczby i inne rzeczy potrafi wypowiedzieć. Bardzo fajnie się złości, ponieważ jeżeli puścimy go po linii i będzie nam jechał po linii i postawimy mu rękę, to się złości. Dlaczego? Ponieważ nasz Ozobot został wyposażony w czujniki. Czujniki zbliżeniowe po parze z przodu i z tyłu, które również mogą być programowane. Przemek mówi, Evo gadają. No ja bym to nazwał jako dźwięki różnych kosmitów tak naprawdę, bo wydaje z siebie takie czasami dziwne dźwięki, nie przypominające w ogóle gadania ani niczego. Natomiast rzeczywiście Evo potrafią gadać, jeżeli damy do nich taką jedną specjalną skórkę, ale o tym zaraz. Słuchajcie, wróćmy na chwilę do Blokli, bo chciałbym wam pokazać różnicę, jeżeli chodzi o Bita i Evo w Blokli, więc nasze szapki tu wyrzucimy. Jesteśmy z powrotem w Blokli i wystarczy, słuchajcie, że tutaj zmienię z Bitum na Evo i pojawiają się nowości. Przede wszystkim pojawiają się efekty świetne, które tu były. Są. Pojawiają się dźwięki, może nam mówić kierunek, lewo, prawo, naprzód. Może nam mówić liczby,
No i to główne rzeczy, które może robić, jeżeli chodzi o mówienie, ale możemy przede wszystkim wykonywać odczyty z naszych czujników. Zależnie od poziomu, te odczyty troszeczkę inaczej będą wyglądać, bo to jest tak albo tak, albo tak. Co jest ważne. Tak więc takie dwie w sumie rzeczy. No i w tych efektach świetlnych możemy zaprogramować, zobaczcie, to widać tutaj, z tych sześciu diod, tak, góra, przód, każdą z tych diod, górna i te pięć przednich, osobno i nadać im osobny kolor, dzięki czemu jest to troszeczkę bardziej interaktywne. Zyskujemy rzeczywiście dość sporo, jeżeli chcemy się pobawić, bo szczególnie te czujniki potrafią uatrakcyjnić zabawę, tak? I dodawanie tych dźwięków naszemu Evo, który potrafi grać także nuty, pobierając kolor podłoża, więc zobaczcie, interaktywna muzyka, superkoderzy, tak, o ile dobrze pamiętam, mieli cyfrowi DJ-e, taki Evo może być DJ-em, jadąc i zmieniając kolory podłoża, może tutaj nam coś grać. Ale jeżeli chodzi o Evo, to chciałbym Wam pokazać jeszcze jedną rzecz, bo Amerykanie poszli o krok dalej. Tak, można programować przez Blockly jak najbardziej Evo. Amerykanie poszli o krok dalej i ja Wam to muszę pokazać, ponieważ Evo potrafi mimo wszystko gadać i gada Evo po angielsku. A dlaczego gada Evo po angielsku? Ponieważ Evo może być super bohaterem i być jednym z Avengersów. Przedstawiam Wam Ironmana. Kolejny wynalazek od twórców Ozobota. Słuchajcie, ten Iron Man to tak naprawdę Ozobot. Dlaczego tak twierdzę? Ponieważ w środku siedzi Ozobot. Amerykanie wymyślili, chcąc zachęcić dzieciaki do programowania i do zabawy Ozobotami, specjalne skórki w postaci Avengersów, na które zdobyli licencję i są specjalne misje z tymi Avengersami. Jest specjalna aplikacja i co ciekawe, on sobie gada. I co ciekawe, te Avengersy nie są taką sobie byle jaką skórką, tylko mają wbudowaną elektronikę. Podłącza się je za pomocą kabelka w miejsce, gdzie ładuje się Evo. I dzięki temu nasze Evo staje się nie Evo, ale na przykład Iron Manem. Bogusia, aplikacja na telefon do Evo nazywa się Ozobot Evo. I to też jest fajne, bo nie trzeba się wysilać, wystarczy wpisać Ozobot Evo. Mamy Iron Mana. Są specjalne misje z Avengersami. Po podłączeniu do aplikacji Ozobot Evo ten wykrywa nam tą skórkę i pyta się, czy chcemy realizować misję z Iron Manem. Ja mam jeszcze u siebie na testach jeszcze jednego Avengersa. Tym razem Kapitana Amerykę. Każdy z nich ma swoje teksty, swoje metody świecenia. Ja akurat Kapitana Amerykę specjalnie Wam pokazuję bez wsadzonego do środka Evo, żebyście zobaczyli, skórka z zewnątrz wygląda jak wygląda. O, moment, bo Evo nam coś ucieka. A od środka wsadza się Evo. I zobaczcie, tym kabelkiem podłączamy. I wtedy nasz Evo zmienia się w Avengersa. Najprawdopodobniej tu gdzieś w korpusie wyżej znajduje się dodatkowa elektronika, dodatkowe układy, które są odpowiedzialne za to, że one gadają. No zobaczcie na tego Ironmana. On także jeździ po liniach i potrafi gadać różne rzeczy. Także zareagują czujniki, bo są podkryte. I co ciekawe, Evo jest dość ciekawskim robotem. Jak go zostawi samego sobie, to on się zaczyna nudzić i zaczyna sam sobie jeździć i eksplorować świat. Tak więc trzeba uważać, żeby nie zostawiać go włączonego, bo może nam uciec ze stołu. Tak więc słuchajcie, takie wynalazki Amerykanie mają i w ten sposób chcą zachęcić dzieciaki do programowania i do swoich robotów.
Jako ciekawostkę jeszcze jedną, chciałbym Wam pokazać chyba najmocniejszego konkurenta, jeżeli chodzi o rynek Stanów Zjednoczonych dla Evo. Troszeczkę innego robota, którego Wam tylko pokażę, ponieważ mi akurat osobiście nie przypadł do gustu, a przynajmniej jakoś tak. Może mało czasu miałem jednak na zabawę nim, ale w Stanach Zjednoczonych nie tylko, jeżeli myślimy o kulkach, nie tylko Evo, ale pokazuje się coś innego od zupełnie innej firmy i dzięki Ani nieocenionej miałem okazję to sprawdzić. Nazywa się to Spiro. Spiro chyba jest rozładowany. Niestety, dawno się nie bawiłem. Spiro jest zdalnie sterowaną kulką, którą możemy sterować z aplikacji. Nie podoba mi się to, niestety nie działa na PC, trzeba mieć tablet albo Chromebooka, którą możemy jeździć i wykonywać różne rzeczy. Kojarzycie robota ze Star Warsów, BB-8? To te BB-8, które są programowalne i są zabawkami dla dzieci, są właśnie oparte na Spiro. I to też taka ciekawostka, warto wiedzieć, dla ciekawych osób można sobie poczytać o tym, że oprócz Ozobota jeszcze coś takiego można znaleźć. Słuchajcie, gadam godzinę ponad czasu, więc przyszła pora na pytania. Jeżeli takowe macie, słuchajcie, piszcie, będę starał się odpowiadać na wszystko, bo powoli będziemy dobiegać do końca naszego dzisiejszego webinaru i to jest jak najbardziej dobry moment, żeby rozwiać wszystkie wątpliwości i udzielić odpowiedzi, jeżeli macie jakiekolwiek pytania. Tak, pytanie, czy będzie zaświadczenie? Będzie, oczywiście za chwilę będzie link do zaświadczenia. Ja zapomniałem dodać, jest możliwość w ogóle wypuszczenia sobie Ozobota Bita. Jak znajdziecie stronę EduSense, to oni mają program, tak jak zresztą większość robotów, które będę pokazywał, mają program, który możemy nazwać robopaczką i za darmo możemy przetestować sobie tego robota. Czym się różni Spiro od Ozobota? No to jest dość ważne. Spiro po pierwsze jest bardziej niezniszczalny, jest wodoodporny, ale programujemy go tylko tabletem. Ewentualnie, jeżeli mamy Chromebooka, których w Polsce nie ma, tak, bo to typowy produkt na rynek amerykański, potrafi świecić i jeździć. Widziałem dzisiaj u doktor Marleny, która pokazywała, jak dzieciaki maczały go w farbie i malowały nim obrazy. Natomiast moim zdaniem Ozoboty mają troszeczkę więcej możliwości i trochę więcej funkcjonalności, głównie o tym dość nieszablonowy sposób programowania i użycia mazaków. Spiro jak każdy inny robot sterowany przez aplikację. Wbudowane kamery. No nie, to są. Tak, czym jest przesyłany dźwięk do aplikacji? Dźwięk do aplikacji nie przesyłany jest tu w żaden sposób, ponieważ one mają gotowe wgrane dźwięki. Nie mam takiej możliwości, żeby nagrać coś do Ozobota, któregokolwiek. Natomiast żadna z nich nie ma kameru. Wszystkie roboty, nawet MakeBloki, o których mówię na tym razem, posiadają dźwięki odległości, ultradźwięki, którymi mierzy. Wysyła sygnał, odbija, wraca i wtedy wie. Tak więc. Jaka jest różnica między Ozobotem, Adaszem i Dotem? Ciężko porównywać te roboty, ponieważ zarówno Dash i Dot mają swoje zalety i wady, tak i Ozobot ma swoje zalety i wady. Dla mnie są to zupełnie dwa różne roboty. Ja z powodzeniem używam zarówno Dasha i Dota, jak i Ozobota u siebie w pracy. Dash i Dot przede wszystkim są większe, niebieskie są, mają
programowalne, mają kilka aplikacji fajnych, więc można też się nimi bawić. Ozobot znowu mają możliwość rysowania, podążania po linii, są mniejsze. Co dla mnie jest ważne, nie muszę mieć do ozobotów tabletu, wystarczą mi markery i mogę zmieścić, znaczy może tak, ja jestem anglistą, ja chodzę po szkole, więc jak wychodzę z naszym idotem, zabieram ze sobą wielką siatę, w której jest dasz, dot, dodatkowe materiały, a jeszcze często targam ze sobą dywan. Wychodzę z ozobotem, zabieram jedną siatkę, w której mam ozoboty, ponieważ tych ozoboty są małe i tak naprawdę, słuchajcie, no bierzecie pudełko po śniadaniu, wkładacie ozoboty, one są jeszcze w takich specjalnych kapsułkach, je trzymam ochrony, bierzecie w kieszeń, bierzecie ryzę papieru, kilka markerów i idziecie. Natomiast jedne i drugie roboty są świetne i każdy z tych robotów ma inne swoje zastosowania. Dzieciaki kochają zarówno te, jak i te. Bezpieczeństwo, aha, bezpieczeństwo użycie tych robotów, to tak. Ja słyszałem, że nawet dasze i dota się da zepsuć, natomiast w przypadku ozobota, bita, rzeczywiście warto uważać na to, żeby na przykład dzieci nie próbowały robić tego, czego robią z daszem i dotem. Jak na przykład dzieci biorą dasza szczególnie, tak, to kręcą mu główką, tak, czy jeżdżą nim po tym. Ozobotem można co prawda jeździć, wtedy to jest, nazywa się czyszczenie kółek, ale jak dzieci uderzą bardziej, czy dotkną tymi kółkami, to mogą prędzej go uszkodzić. Dlatego, że słuchajcie, każda miniaturyzacja to przede wszystkim niesie za sobą delikatność sprzętu, tak? I o ile tutaj kopuła jest niezła, więc ja jestem przekonany, że jakbym go tam zrzucił tutaj na główkę, to by mu się nic nie stało, ale sam mechanizm kółek zdaje się być w miarę czuły. Tak więc szczególnie małe rączki nieuważne mogą spróbować go uszkodzić. Chociaż mi ostatnio jedno kółko przestało trochę jeździć, włączyłem na aplikację Ozobota i tam jest taka specjalna kalibracja kółek i wróciło wszystko do normy. Tak więc dasz i dot łączą się z Lego, to też jest ważne, co Kasia napisała, do ozobotów możemy robić skórki, natomiast ja ostatnio widziałem, że ktoś, słuchajcie, wydrukował na drukarce 3D kostium dla ozobota. To też jest ciekawe, jeżeli macie drukarkę 3D, tak więc, no i to jest fajne, rzeczywiście dasza bierzecie, wkładacie do kieszeni i idziecie gdzie chcecie. No i słuchajcie, chociaż to jest duże, więc a propos bezpieczeństwa, ozobota może dziecko wziąć do buzi, a dasza i dota nie. Okej. Okay. Czy jeszcze jakieś macie pytania? Postaram się z wszystkim pomóc, powiedzieć, pomóc. Ja wam pokażę przy okazji te inne ozoboty, które ja posiadam. To jest nadal bit, ale jest w takiej specjalnej skórce. A propos ubrań, tak, dasz dot mają łączniki do Lego, tu możemy sobie tworzyć sami skórki. Zobaczcie, tu jest taka z zestawu konstrukcyjnego zrobiona. A jeszcze wersja konstrukcyjna posiada tutaj taką specjalną skórkę z nadkładką i z paskiem, gdzie możemy na przykład wczepiać czapeczki ozobotom. Tak jest, tak jak tutaj niszczone kodowania, nasz moderator pisze, można także zobaczyć, dostępny był i zrobiony webinar o daszu i docie, tak więc możecie także sobie zobaczyć. Z kleju w płynie robią buty lalką Barbie, to zostanie silikonowe wdzianka. No super pomysł. A widziałem, dziewczyny doklejały oczka, można go stroić, dekorować. Wiele rzeczy tak naprawdę to wyobraźnia nauczycieli.
No i to, o czym mówiłem, Amerykanie zrobili Avengersy. Więc można chyba wszystko. Czy macie jeszcze jakieś pytania dotyczące Ozobota, czy chociażby Ozoblockly? Lub pytania techniczne? Kiedy EVO będzie dostępne w Polsce? Nie mam zielonego pojęcia, kiedy będzie EVO dostępne w Polsce, to trzeba było napisać do dystrybutora polskiego. Natomiast Kasia dobrze mówi, sami trzeba spróbować pobawić, można wypożyczyć, albo jak znacie kogoś, kto ma Ozoboty, to podejść, pożyczyć od niego, zobaczyć lekcję dostępną. I zapraszam do klubu Ozokoderów jeszcze raz. Przypomnę, tak więc tam znajdziecie masę inspiracji i fajnych rzeczy, które dziewczyny wstawiają. Naprawdę warto zajrzeć. Zaglądajcie także na blogi, zaglądajcie na mistrzów kodowania, bo tam też się dzieje dużo fajnych rzeczy. A ja zapowiem kolejny webinar. To już taka końcówka, jak nie ma pytań. Za miesiąc, słuchajcie. Przemek, już Ci odpowiadam na to pytanie. Za miesiąc będzie kolejny webinar o robotach, razem roboty dla dzieci troszeczkę starszych, bo zajmiemy się dziećmi, powiedzmy już od trzeciej klasy szkoły podstawowej. To będą M-boty, pokażę Wam M-bota, a także cały system MakeBlock. Roboty typowo konstrukcyjne, wykonane z aluminium, oparte na Arduino. Wspominałem już o nich, ale czas, żeby zająć się nimi dokładnie i pokazać Wam, jak wykorzystywać już typowe roboty, szczególnie wprowadzając mechatronikę do szkoły podstawowej już chociażby, czy do gimnazjum. Przemek, jeżeli chodzi o używanie ozobotów do szkoleń z osobami dorosłymi, tak. Nie mogę sobie przypomnieć teraz imienia, natomiast rozmawiałem rzeczywiście z osobą na klubie Ozokodera, tam z Koszalina. Jeden pan mówił, że używa rzeczywiście ozobotów do szkoleń dla dorosłych. Tak więc zapraszam tam do klubu i to jeden z ostatnich tam tematów przy zapowiedzi webinaru chyba pan mówił, że używa w szkoleniu dla dorosłych. A, to ty. A, to przepraszam. No to tak, to ty wiesz, że używasz tego, a nie wiem, czy ktoś jeszcze używał, bo nikt się nie chwalił. Natomiast pomysł jest dobry, jak najbardziej. Będziemy się przyglądać, co tam w tym Koszalinie robisz. Asia już się pojawia, to znaczy, że będziemy kończyć. Tak, jestem na dowód tego, że nie śpię. Słuchajcie, wkleję Wam link do zaświadczenia. Możecie tam wpisać swoje imię i wygenerować sobie to zaświadczenie, a potem wydrukować je pięknie i włożyć do teczki. I puścić po nim Ozobota. O, to też można. Agata, błąd, chodzi o błąd w zaświadczeniu, powiedz mi. Już okej, dobra. Data jest 11 kwietnia. Dobra, a co to był za dzień, 11 kwietnia? Co to będzie za dzień 11? To wtorek. Już ogarniamy. Iwonka tutaj czuwa nad zaświadczeniami. Nic nie mówi, ale czuwa. Takim naszym Avengersem tutaj. No tak, to ten webinar jest też z robotów, być może dlatego. Zostawiamy datę.
Dokładnie tak. Jeszcze raz wkleję za chwilę link, gdyby jeszcze nie wszyscy zdążyli kliknąć. Hop. Data to nie problem. Dokładnie. Ważne, że byliście. Fajne doświadczenia. Sylwester nam tutaj pokazał całą masę pomysłów. I teraz chyba, tak jak tu Kasia pisała, trzeba po prostu przepracować. Najlepiej tak naprawdę nie słuchać, tylko brać się do roboty i wymyślać samemu. Dokładnie tak. No dobra, to co, Sylwester? To żegnamy Będziemy się się powoli. powoli żegnać. Tak Dokładnie. jest. Wtorek, dzień pizzy, u mnie tak więc. 11 kwietnia? Co? Nie, dzisiaj jest 14 wtorek. Ja zawsze mówię, się śmieję, bo wtorek to dzień pizzy jest po prostu u nas. Aha, każdy wtorek, a, okej. Nie, nie każdy wtorek, nie bez przesady, nie każdy wtorek, ale raz na miesiąc wtorek. Okej. Super, dzięki, że z nami Dzięki. byliście. Bardzo się cieszymy, że byliście i że Wam się podobało. Zapraszamy na kolejne webinary. Pilnujcie terminów, śledźcie naszego fanpage'a Mistrzowie Kodowania. Tam pojawiają się informacje o nadchodzących webinarach, też na stronie mistrzowiekodowania.pl. W zakładce aktualności też jest informacja o webinarach i tam jest cały piękny plakat z linkiem. Także na Oswajamy Programowanie też mamy informacje o laboratorium. Jutro zapraszamy o godzinie 19:00 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. A kolejny webinar Sylwestra, przypomnij. Jezu, w kwietniu, tak ja odpowiadam, w Krakowie niestety mnie nie ma 25. Można mnie będzie zobaczyć w Katowicach 1 kwietnia, na pewno. I tak, kolejny webinar 11 kwietnia właśnie. 11 kwietnia. Tak, to będzie ten kolejny, rzeczywiście, na ten. Tak więc, a w Katowicach to na szkoleniu mistrzów kodowania. Natomiast nie wiem, czy ja mogę powiedzieć Iwonka o zlocie, że będę zaprosić, jakby ktoś chciał mnie spotkać. Dziękuję. To słuchajcie, jestem za tydzień na zlocie innowacyjnych nauczycieli i dyrektorów w Jastrzębiej Górze. Serdecznie zapraszam tam na żywo. Będę pokazywał Dasza i Dota, Ozobota i inne boty. I będziecie mogli się ze mną pobawić. Bić zabawkami w Jastrzębiej Górze na zlocie. Tak więc zapraszam, zapraszam. Będzie fajnie, będę miał balich zabawek i będziemy się bawić. Jacek, to koniecznie zagadaj. Wezmę Avengersy, pobawimy się jak prawdziwi chłopcy. Tylko nie walczcie robotami. Wiecie, Nie, love nie. and peace. Tak jest. Nie, no Avengers to są gdzieś tam coś, wroga jakiegoś zbudujemy i. A w Katowicach nie wiem, gdzie będę. To Iwona wie, gdzie ja będę w Katowicach. Dobra. No to co? Kochani, to jeszcze raz bardzo Wam dziękujemy za Tak, bardzo. kolejną wizytę na webinarze Mistrzów Kodowania. Zapraszamy na kolejne. Bądźcie z nami już niedługo, a dzisiaj możecie już zmykać do swoich Ja dziękuję bardzo, że zajęć. słuchaliście mnie tyle czasu. Tak więc i mam nadzieję, że podobało Wam się i dowiedzieliście się kilka cennych rzeczy. No i zachęciłem Was w ogóle nie tylko do pracy z robotami, ale przede wszystkim do poszerzania swoich jakby lekcji, tak, wykorzystywania nowych technologii. A i do rysowania też, bo rysowanie jest fajne. Super, no to zapraszamy na kolejne. Możecie już zmykać. Zmykajcie, zmykajcie. Jeszcze was ciągle tu dużo. Chwilę jeszcze Jeszcze jesteśmy, Sylwester. Tak. pomachajmy, tak.
Machamy. Jeszcze Sylwester, wiesz, pozamiatać trzeba, nie? Pogasić światła. Mówisz, no właśnie, tak. Ej, ja tu My muszę zawsze pogrzebać, wychodzimy. dookoła wszędzie roboty, tak więc wiesz. No, Co? no, no tak. Musisz się położyć spać. Przy gardło zregenerować. A, bo na końcu zawsze są niespodzianki. Sylwester, czy masz jakąś niespodziankę na koniec? Nie, nie, to była niespodzianką, było pokazanie Ewo. A tu co? A że teraz od niespodzianka jakaś? No nie wiem. Ja mam takie puzzle w sumie. Jeszcze mogę ten pokazać na koniec O, Iwona niespodziankę. mówi, że możesz zatańczyć. Na przykład. Chory jestem. Nie mogę tańczyć, bo się spocę. Puzzle mogę pokazać, mam puzzle do robota. Nawet z napisem Marvel Avengers, tak więc. O, albo przebój metaliki. Nie, no bo też chory, no to wiecie. O, nie z moim gardłem. No, mógłbym zagrać w sumie, tak więc. O, no to graj, dawaj. Ale ja mam elektryka, to jakbym włączył wzmacniacza, jest która godzina, to już. Nie no, przed 9:30, pół do. Cisza nocna o 22. Cieszymy się, że Wam się podobało. Zmykajcie już, zmykajcie naprawdę. Nie, z tymi niespodziankami to jest żart. Tak się po prostu tylko ładnie żegnamy zawsze, uśmiechamy na koniec i machamy, bo nie mamy tak sumienia po prostu Was tu wyłączyć i powiedzieć cześć. Dlatego czekamy, aż już większość z Was pójdzie. Dobra, Asia, ale wpadłem na pomysł, na niespodziankę. No, dawaj. Biorę to na siebie. Słuchajcie, w sumie chociaż nie wiem. Iwona, najwyżej będziesz zła. Robię prywatę swoją, bo ja prowadzę klub ozokoderów razem za nią, więc osoba, która jako 200. dołączy do klubu ozokoderów, wygra niespodziankę. Ode mnie i od Ani. Ania, wchodzisz w to na pewno. I to jest niespodzianka na koniec dla wytrwałych. Tak więc, no co? Cisza, Ania już poszła. Ania się zgadza na wszystko. Będzie niespodzianka. Coś pomyślimy. Na przykład lekcja w wykonaniu Ani albo moim, jak mamy blisko. A jak nie, to. O, tak. Ania jest, miała niespodziankę. Właśnie, właśnie, Ania. Tak, zrobimy. 200. osobie w klubie ozokoderów albo załatwimy lekcję, albo coś innego. Autograf od ciebie. Bardzo cenny jest. Ja byłem u Ani w Lublinie kiedyś. Tam ją traktujemy jak gwiazdę prawdziwą, więc. No dobra, okej. Jest już nas coraz mniej. A tych, co są członkami grupy, to zrobimy osobny konkurs. No tak, bo ty już są poniekąd pokrzywdzeni. Nie, Wiesz. to pomyślimy nad jakimś konkursem. Tu jakiś, nie wiem, na Oso Dance albo coś takiego. Pozyskamy sponsorów. No dobra. Okej, kochani, no to już myślę, że wszyscy zaświadczenia wydrukowali sobie, a przynajmniej wygenerowali. To co, Sylwester? Żegnamy się, machamy Tak na jest. dobranoc i kończymy. Śpijcie dobrze i do zobaczyska następnym razem. Dzięki bardzo za wspólny czas. Cześć. Dzięki również. Pa, pa. Pa.